Witajcie, kochane dzieciaki! Cześć. Dzisiaj witamy się z Wami serduszkiem takim, takim, albo takim, albo słuchajcie, w Korei podobno robią takie serduszko. Takie? Zróbcie z nami. Tu, to jest mega serduszko. To jest takie właśnie super mega serduszko, największe z tych wszystkich. Największe z wszystkich. A dlaczego dzisiaj serduszko? Bo jest 14 lutego, czyli jest święto ludzi kochających, zakochanych, kochających. I my dzisiaj chcemy Wam podpowiedzieć jeden sposób kochania, który niektóre dzieci już dobrze znają. Właśnie przez żołądek do serca. Dokładnie. Kochanie, czyli zrobienie czegoś pysznego, czegoś dobrego, czegoś pięknego. Ciocia Malwa na przykład kocha Was wszystkich pięknymi pracami. Wszyscy kapelmistrze, ja też, kochamy Was pięknymi piosenkami. A tutaj dzisiaj nauczymy Was kochać pysznym jabłecznikiem. I dlatego, że dawno nie było tutaj z nami w komnacie kuchennej ojca Remiego, który uczy nas wszystkich też kochać, zaprosimy może jego. Mm-hmm. Co ty na to? Super pomysł. To słuchajcie, ja idę po ojca Remiego, a wy pamiętajcie, że dzisiaj uczymy się kochać mocno, w stylu koreańskim nawet, a nawet jeszcze większym. A więc zabieramy się za kochanie przez żołądek. Witaj Remi! Cześć Malwinko! Super! Że jesteś. Wiesz, co ja mam dzisiaj dla ciebie? Za no. Super pomysł zrobimy... Przypuszczam, że zrobimy nadziewaną kaczkę. Nie. Zrobimy przepyszną szarlotkę, ale ona będzie wyjątkowa, bo ona będzie z mąki kukurydzianej, czyli z takiej żółtej mąki. Oho. Właśnie. I to jest też taka... Ja myślałem, że to jest mąka czosnkowa. Nie. I to jest też takie właśnie dla tych dzieci, którzy nie mogą mieć glutenu. To jest właśnie takie... A ona jest bardzo, bardzo pyszna, ta szarlotka. Więc ja będę ci mówić, a ty będziesz robił, dobra? Ja ci powiem wszystko, jak można zrobić taką... Ale po co tarka do mąki? Słuchaj, mamy tak, wsypujemy 2 szklanki mąki kukurydzianej, tak? Tutaj? Do tej miski, tak. Super. 0,5 szklanki cukru. Naraz? Tak. 0,5 szklanki cukru. Możemy czy tego cukru nie jest za dużo? Nie, właśnie to jest bo tak... Bo teraz rodzice mówią, że powinno być wszystko bez cukru. Ale to trochę tylko, jeszcze możesz dosypać trochę, no. Tak? Tak, to jest 0,5 szklanki. Ja i tak mniej daję trochę tego cukru. No dobra. Jeszcze, to miało być 0,5 szklanki. Jest. I teraz bierzemy kostkę masła. I musimy zetrzeć to masło na tym najgrubszym, na tych najgrubszych oczkach tutaj. To mi się ręce pobrudzą. No. Ale są walentynki, to dobrze, będziemy trzeć jak trzeba. Tak, trzeba uważać, żeby sobie nie zetrzeć palców, więc trzeba tutaj ładnie wszystko... Wszystko, co ciocia Malwa mówi, zawsze fajnie wychodzi, także dajemy. Ale i jaja, normalnie. Trzeba to właśnie. Ja wiedziałam, że ty mi pomożesz przy tym cieście. Ciocia Malwa, jeszcze masło chyba na tarce to chyba nie robiłam. Nie robiłeś? Nie, to są po prostu, to są jaja. No więc właśnie tak, to jest bardzo proste ciasto. Słuchaj, to już jest ostatni z naszych składników do tego ciasta. I później tylko jabłka. Tak? Mhm. I to już będzie jabłecznik? I nie, no jeszcze trzeba to ciasto wyrobić. Zaraz będziesz wyrabiał to ciasto. To jest taki jabłecznik na 2 minutki i coś czuję. Nie, jeszcze chwila, bo musimy jabłka uprażyć. To nam trochę zajmie. Ciocia Malwa, a dzisiaj są walentynki. Mhm, fajnie, prawda? No, ale ty dostałaś kiedyś walentynkę? Chyba nie. Nie? Nie, nie pamiętam. Nie pamiętasz, jak ci rok temu dałem? No nie, a ja się tak starałem. Ale ciocia, no ty jesteś nie po prostu... To może sobie przypomnieć chyba. No pewnie. Nie mów, że wyrzuciłaś. Nie, ja nie wyrzucam walentynek. No to dobrze. No właśnie. A ty dawałeś dużo walentynek? Dawałem dużo walentynek. Otrzymuję. Super. Teraz jak mamy tak zrobione, to musimy wydostać to masło ze środka. Możemy też na przykład wziąć sobie nóż. Nożem? No, możesz też tam włożyć rękę, jak chcesz. Tylko jak włożę... To się zgniecie nam wszystko, prawda? No właśnie, a nożem też się zgniecie. Dobra. I zobacz, to jest takie fajne masełko. Zobacz, było mało masła, a jest dużo masła. No nie? Ja to wezmę też, żeby nam wszystko to masło... Ale będzie ugniatanko. Normalnie, jak w piachu. Ja właśnie się bardzo cieszę, bo ty masz takie duże ręce i weźmiesz to tak w mix zrobisz. Masz takie ręce, dłonie jak niedźwiadek. Nie no, masz właśnie takie, że zrobią to bardzo szybko i w mig na pewno. Ciekawy jestem. Musisz teraz stworzyć z tego taką masę ciastową.
Tak po prostu ugniatamy i coś z tego może wyjdzie. No właśnie, ugniatamy. A w ogóle to co to jest ta miłość z tą walentynką? Co to musi być zawsze, że chłopak dziewczynie daje, albo dziewczyna chłopakowi, nie może być inaczej z tymi walentynkami? Nie, no możesz do przyjaciela, przyjaciółki sobie dać też walentynkę, bo to tak też można, wydaje mi się, że wyrażać tą miłość. To jest chyba miło dostać walentynkę, prawda? Mm-hmm. No, to co na przykład dzieci mogą dać walentynkę mamie albo tacie? Mogą. Wydaje mi się, że to też jest fajny pomysł. Mi się no też bo wydaje, jeżeli że kogoś mogą. Kochamy, to dajemy tą walentynkę. Jak kogoś kocham, to z walentynką zawsze można, bo walentynka to jest serduszko, puścić serduszko można przecież. Ile razy ciocia Inga wam puszczała serduszko? A? No, to też jej puśćcie dzisiaj w komentarzu na przykład do tego odcinka. Mhm. Musimy zrobić z tego, wiesz co, jedną taką, musimy to jeszcze super... Ale już powoli się tworzy, widzisz? Spokojnie, bo tutaj chciał trochę jednak po... Trochę trzeba, dlatego ja właśnie się bardzo cieszę, że ty... A jak puścić walentynkę, że na przykład miłość to jest cierpliwość? Miłość cierpliwa jest, mówi święty Paweł w Piśmie Świętym. No właśnie, widzisz, cierpliwie trzeba to ciasto ugniatać, prawda? No to też robimy, właśnie. Ale walentynka z cierpliwością to będzie na przykład co, serduszko w koronie? Serduszko w koronie? Nie wiem. No na przykład może być takie serduszko bardzo starannie pokolorowane, że ktoś dużo cierpliwości poświęcił, żeby to serduszko ale pokolorować. Ale ty jesteś ciocia kreatywna i ja cię kręcę. To jest na pewno super pomysł i dzieci mogą tak zrobić, że... A miłość się nie gniewa na przykład, bo jak ktoś kocha, to się nie gniewa. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale gniew to jest przeciwko miłości. Mhm. Dlatego jak komuś się daje walentynkę, to jest też taka osoba, że ja się na nią nie chcę gniewać. Mhm. Ale ci już super idzie, wiesz? No właśnie widzę, a to jest ten spód w ogóle pod to, nie? Tak, to będzie spód, ja właśnie, więc czuję. Musimy zrobić z tego taką się jedną... Wydaje, że ja to ciasto kiedyś u ciebie jadłem, wiesz, ciocia? Tak. Mhm. Jadłem, widzisz, jaką ja mam pamięć, pamiętam, że ci walentynkę dałem, pamiętam, że... Że jadłeś ciasto, widzisz, nie mam słabszą pamięć, ale no jakby właśnie muszę się postarać następnym razem, słuchaj. Troszeczkę się postarać. No właśnie. Super. I teraz jak to właśnie tak, nie no, tutaj takie ręce silne, to one to zrobią to ciasto w mig. Rozkruszać jeszcze, czy już jest nie, tak? Już możesz tak jest w jedno. Chcesz, żeby było w jedno? W jedno właśnie, tak. Bo to ma być jedna taka właśnie kulka właśnie, ciasta. Wiecie co, o to chodzi walentynka, żeby było w jedno wszystko, że tutaj dwa serca się łączą, że to jest takie piękne. No i teraz ciocia Malwa chce, żeby to było... Tyle okruszków, żeby wszystkie dzieci z przepięknego królestwa, gdybyśmy powiedzieli, że każde dziecko to jest taki jeden okruszek. My tak tutaj... I żeby to wszystko było w jedno. No. No to dobrze. Będzie w jedno. A my to będziemy wałkować, czy tak nie, tylko nie. Rozrabiać? Weźmiemy teraz za chwilę, włożymy to w tą folię spożywczą i włożymy za chwilę do lodówki na jakieś pół godziny i zajmiemy się farszem. Wiesz, więc o, ale ci super już wszystko wyszło. Słuchaj, ja tutaj przygotuję. Jak już będziesz miał gotową kulkę, to wkładamy tu. Ona może się tak nam... Może się rozbić, albo no, ale... nie będzie w jedno. No ale to już właśnie... Walentynki się nie może rozbić. Powiem cioci, Malwie, że mam taką wielką pokusę w tym momencie, żeby tą kulką rzucić. Ale to wiesz co? To nie będzie ciasta i nie będzie wtedy miłości. Trochę mi szkoda tej mąki, bo tak zrobiona kulka powiem, że aż po prostu. Ale dobrze. Wkładamy? No, do lodówki? Lepiej włożyć, bo zaraz ulegnę tej pokusie, a pokusą nie wolno ulegać przecież, prawda? Zgadzacie się ze mną? I jeszcze dzisiaj szczególnie. Jak no chcemy właśnie. Wyrażać miłość. No, już jest jako jedno, proszę ale bardzo. Ale to idealnie zrobiłeś, naprawdę. Piękna kulka. Tak jest. Proszę bardzo. Piękna jest kulka. Owijamy i wkładamy na pół godziny do lodówki. A my w tym czasie robimy farsz. Więc możesz sobie umyć już dłonie po tym właśnie całym naszym, po tym twoim tak naprawdę. Ciocia, ale ty masz dzisiaj jakieś takie wyjątkowo duże loki. Co? Patrzcie, co tego razem. Słuchaj, no właśnie, to z miłości mi się wydaje, że to jest takie się zrobiły z miłości? Tak. Ciekawe. One są naprawdę, też mają swoje dni. Bo ja słyszałem, że te loki powstają przez twoją miłość do Pana Jezusa. Też jest prawda, chyba bardziej tak? Jego miłość do mnie. Jego miłość do siebie. No właśnie, ja bym tak to nazwała. Dobra. Dobrze, przechodzimy do farszu, czyli tutaj mamy... Czyli myć ręce, czy... Możesz umyć, tak, bo będziemy obierać jabłka. Do farszu jest potrzebne nam około 10 jabłek, to jest takie 1,5 kilo właśnie jabłek. I musimy je obrać wszystkie. Tutaj mamy garnek i będziemy
smażyć te jabłuszka. To ja już, jak ty już myjesz, to ja zaczynam je obierać po prostu. Więc ja tutaj... O. Ja bardzo lubię takim nożykiem obierać. Nie wiem, jak każdy ma jakieś swoje przyzwyczajenia do obierania. Ja już te jabłka umyłam wcześniej. Ty lubisz takim mniejszym, takim nożykiem? Czym lubisz obierać? Ja ogólnie jabłek nie obieram. A tu musimy obrać. No rozumiem, ale... Czym chcesz? Dlatego, że ja lubię to jeść, o to. Byłam jabłko, więc możesz jeść. Uwielbiam jeść skórki. No, dlatego nie umiem obierać, ale mogę kroić. No dobrze, to słuchaj, to ja obieram, bardzo dobrze. A ty kroisz, dobra? To będzie nasz taki, taki super współpraca. To też jest miłość, współpracować ze sobą, prawda? O. Więc kroimy w kostkę, wiesz? To ja ci położę tutaj, bo ty będziesz wsypywał. Kroimy w kostkę i wsypujemy do garnka. Jak chcesz, możesz to właśnie robić. A to też mam to musimy wykroić, tak. Bo to też się je. Ja wiem właśnie, ale w cieście to będzie, wiesz co, takie ziarenka, one będą takie niesmaczne będą. A my chcemy, żeby było smaczne, żeby to było z miłością zrobione. Więc właśnie ja tutaj obieram. Musiałyby się mocno rozgotować, nie? Mhm, zaraz będziemy tam je smażyć. Chociaż te skórki, powiem, że są trochę twardawe. No bo to może w zależności od tego, jakie to są jabłka. To są chyba miękkie jabłka, więc nam się szybko uprażą, bo to trzeba je tak uprażyć. A czy to się robi w miodzie? Nie. Bo dzisiaj na Walentego to trzeba w miodzie wszystko robić. Wszystko w miodzie, żeby było tak słodko. No. No właśnie, ale ja właśnie nie dodaję cukru do tych jabłek, bo one są już słodkie same w sobie. Jednak serduszko to się kojarzy ze słodyczą. A, no właśnie. Właśnie ja tak już właśnie z ciocią Ingą już na wstępie mówiłam, że przez żołądek do serca. Czy ty też tak czujesz się kochany, jak na przykład dostaniesz coś dobrego tak. do jedzenia? Tak. O, no właśnie. To jest taki dobry sposób, mi się wydaje, że można zrobić... Ale czasami, czasami jest tak dobre, że ja jem za dużo. A, no i tutaj... I wtedy, to wtedy się pytam, czy ktoś mnie kocha, czy nie. I co? Bo jest za dobre. A jak to jest za dobre i człowiek... Za dużo zje, na pokusy przez to, to nie do końca przecież przyjaciel nie wystawia na pokusy, nie? No tak, ale właśnie... Czy wystawia, czasami wystawia, ale nieświadomie. Ale to jest, wiesz, to chodzi właśnie o to, żeby... Mamy chyba za trudną rozmowę dla dzieci, my mamy taką rozmowę dla rodziców. Uwaga, ja już tutaj powoli... Ja z tymi dziurkami, kurczę, ktoś mi podjada, ktoś mi tutaj przyszedł i podjada... Jabłuszka. Bo wiesz, jaki ja mam na przykład sposób na te jabłka? Inga, możesz podjadać ile chcesz. Wiesz, jaki ja mam to sposób? Jest nasza miłość do ciebie. Ja mam taki sposób też na te jabłka, że przykrywam je na ćwiartki. I wtedy się łatwiej to wycina. Tak, tak, no. Wiesz, to masz dobry sposób. Bo tak to się dużo męczysz z tym. Jak ja kiedyś widziałem, jak ty robisz serce szybko, to mówię, ja cię sunę. Po prostu ciach i jest serce. Ja myślałem, jak tu namalować to serce, a ciocia ma w tym czasie już wycięła 4. I teraz w kostki, nie w te. Kosteczki takie, nie muszą być idealne i jakby równe, tylko właśnie takie, bo muszą nam się uprażyć te jabłka. Ciocia Marwa, ty chyba często robisz ten jabłecznik. Ja go bardzo lubię, bo on jest bardzo kruchy. A ja natomiast smaczny. Nie robię tych jajecznych. Lubisz sernik, prawda? Ja właśnie jak ktoś to sernik. No. No właśnie, a ja. Ale jabłecznik też jest taki dobry. A, widziałem kiedyś seromakowiec. A, no. Ale nie wiem, czy jest też serojabłecznik. Serojabłecznik. No właśnie, ja się też nad tym zastanawiam. Czyli połączyć twoje z moim. To by też było tutaj fajne. Tutaj wkładam, tak? Tak, tutaj te wszystkie jabłka. Dobra. No to mógł być wspaniały jakiś pomysł właśnie. Serojabłecznik. Jabłecznik. No ciekawe. O. Czy zrobiłem za drobno? Nie, dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja tutaj już, zobacz, już powoli te wszystkie jabłka obiorę. Powiem tak, to co się teraz nagrywa, pokazuje, że jestem niewprawiony w tym, co robię. Nawet bym powiedział, bardzo niewprawiony, ale to jest taka prawda. Dzieciaki chyba też tak za szybko tego nie robią. No właśnie, bo to jest krojenie też w taką kosteczkę. Ja powiem ci, że ja bardzo lubię w ogóle kroić w kosteczkę. I kroić w ogóle wszystkie takie warzywa, obierać, że to jest dla mnie bardzo relaksujące. Bo to jest takie właśnie... Ciekawa forma relaksu. Mhm.
Tak właśnie. Dlatego też chyba często robię sobie to ciasto. To jest... Jako relaks? Tak, jako relaks, bo można i najpierw ugnieść fajnie to ciasto, później pokroić, obrać najpierw te jabłka, pokroić w tę kosteczkę i właśnie, więc tam... To są też chyba takie manualne prace, prawda? No, z pewnością. Więc chyba dlatego ja je lubię. Słuchaj, już tutaj ja już naprawdę z tymi jabłkami to już jadę tutaj. Ale wiesz, że można w ogóle na przykład kupić taki gotowy mus prażony? Że będzie od razu, żeby polać jabłecznik? Tak, żeby jak masz to ciasto, to tylko tak naprawdę wyciągasz tylko do słoika. Tylko ciekawe w tym musi, ile jest jabłek, a ile jest koncentratu. No właśnie, to trzeba kupić. Może są jakieś takie... Może są jakieś naturalne musy. Naturalne, ale właśnie wiem, że też jest taka możliwość. Albo na przykład można samemu, już jak ma się dużo jabłek, to uprażyć, schować do słoika, włożyć do słoika i później mieć następny jabłecznik. Ostatnio dostaliśmy skrzynkę jabłek tutaj. Mhm. Od jednej pani. Ale to też jest wyraz miłości, prawda? Ale były dobre, ja cię kręcę. Taka pani, która jest dziewicą konsekrowaną, przywiozła od siebie z gospodarstwa skrzynkę jabłek. Po prostu pycha, taka, że szok. Super. Patrz, już powoli nam tutaj naprawdę... My w ten sposób po prostu doświadczamy miłości. No właśnie. Bo miłość też jest wyrażana, jeżeli komuś dajemy czy prezenty, czy jeszcze jakieś takie właśnie... rzeczy, prawda? To też jest wyraz miłości. Dzieci bardzo często odbierają, że ktoś je kocha, jak przyniesie czekoladę. Mhm. Albo po prostu też posłucha. Właśnie. Czyli ciekawe to są. Jeszcze mamy, bo są tak zwane języki miłości, czyli jak to jest właśnie, że jak to jest, że się ktoś czuje kochany, czy na przykład niektórzy lubią spędzać czas, że ktoś ze mną spędzi ten czas i wtedy się czuje kochana, niektórzy właśnie lubią, jak ktoś da komuś prezent i wtedy się czuje kochany. To są właśnie takie języki miłości. Jak można wyrażać tą miłość? Też jest właśnie taki sposób na miłość. Czasami też na przykład, ja pamiętam, że bardzo też lubiłam, jak moi bracia mi zawsze coś na przykład naprawiali, jak mi się zepsuło. I zawsze się czułam przez nich kochana, bo się czułam, że ja tego sama nie jestem w stanie zrobić. A oni mi to raz, dwa, trzy i już. Tak? Tak. No i to jest właśnie, się czułam przez nich bardzo kochana też. Czy nadal się czuję właśnie, jak mi pomagają w takich różnych drobnych rzeczach. To jest też taki wyraz miłości. Wydaje mi się, że dzieci też chyba lubią, jak czasami coś nie są w stanie sami zrobić i nagle przyjdzie ktoś dorosły i im pomoże. To jest wyraz miłości. Pięknie, ale ty jesteś non-stop kochana, widzę. Mhm. Okej, ja już zrobiłam swoją robotę. Czy tobie trzeba coś zrobić, a walentynkę dawać to nie ma sensu, bo i tak zapomnisz. No dobrze. No właśnie, dobrze. To słuchaj, mamy tych jabłek, jeszcze będziemy kroić. To ja może znajdę jeszcze jedną deskę i ci pomogę. To będzie chyba dobry pomysł. Może mi ktoś przyniesie taką deskę. Coś czuję, że ciocia Inga poda. No właśnie. Bo już chyba tamto jabłko chyba już całe wyżarła. Tak. Ciocia Inga, jak to jabłuszko? Lepsze będzie prażone, czy lepsze? Pyszne, ja uwielbiam jabłuszka. Mogę jeszcze jedno? Możesz jeszcze jedno. Czekam na ten jabłecznik. Ja przypuszczam, że ciocia Malwa tutaj zrobiła więcej tych jabłek niż trzeba. Niż potrzeba, tak? Bo ja tak lubię ogólnie, że tak jest, jak jest tak dużo jabłek, to jest jeszcze też tak bardzo lubię, jak jest bardzo dużo tych jabłek i dlatego właśnie... Ale jeśli jakaś mama ma pomysł na sero jabłecznik, o właśnie, to bardzo prosimy o przepis, żebyśmy go mogli dla wszystkich smakoszy sernika i jabłecznika, żebyśmy mogli go pokazać. No właśnie. To jest na pewno jakieś wyzwanie. Bo powiem, że sero makowiec to jest rewelacja. Aha. Dobra, już nam tu naprawdę idzie... Słyszałem, że sero makowiec to jest odchudzający. Tak? No, bo to jest tak, żeby za jednym razem zjeść sernik i makowiec. A, już... i nie jeść dwóch ciast. Tak. To jest sprytny pomysł. Sprytny, nie? Dlatego jest odchudzający. Aha, ale trzeba też także, uważać... Także jak ktoś ma duży brzuch, to niech je sero makowiec, to może schudnie. To jest na walentynki taka porada, ale chyba jakoś mi ona nie pasuje. Ciekawe, co wy o tym myślicie. No, wydaje mi się, że jednak sero makowiec, jeżeli... Właśnie jest to wyraz miłości. Nie no, ale tak matematycznie patrząc, no to jak zjem jeden, to nie zjem dwóch, nie? To jednak wtedy lepiej chyba. Ciekawe, co wy o tym myślicie. O, patrz, już prawie jesteśmy przy końcu.
jabłek. No właśnie. Zaraz będziemy je prażyć. Dodamy do tego jeszcze cynamonu. Lubisz cynamon? Lubię, ale są dzieci, które nie lubią cynamonu, co mnie bardzo dziwi. Mhm. Ale są takie osoby. Mhm. Nie, ale z miłości to można zjeść, chyba że jest uczulenie na cynamon, ale ja nie wiem, czy jest takie uczulenie. Mhm. Może jest, może nie. Niby na cynamon. Cynamon ma taki właśnie fajny. I ale zobacz. Twoje. Ja się trochę nie mogę powstrzymać, bo te jabłuszka są takie pyszne i się nie mogę doczekać. Proszę bardzo. Dziękuję. Kochane dzieciaki, jak patrzymy teraz na ojca Remiego i ciocię Malwę, to widzimy, że miłość to jest w dużej mierze, nawet w kuchni, czas. Pokroić wszystko, wyrobić, uprużyć, poczekać aż się usmaży, upiecze. Uprużyć? Uprużyć się jabłka, się próży? Praży się. Praży. No to uprażyć. Żartuję, uprużyć. Już słyszę. To jest taki nowy wyraz właśnie. Ja że się pracę. Jabłka mam praży, 40... czyli je trzeba uprużyć. Mam 45 lat, nie słyszałam takiego wyrazu. To teraz będziemy tak. je... Prażyć. A, prażyć. Prużyć, prażyć. Zrobimy je na próżno. Zrobimy pyszne. Czyli tak, wlewam tutaj jeszcze szklankę wody, żeby nam się nie przypaliło. Sypię cynamonem. Miam. Dużo czy mało? Ja tak posypię tego cynamonem. Miam, miam. Dużo. Chyba jest. Ja lubię cynamon. Ja lubię. Ja też. Prawda? Bardzo. Więc dajemy na kuchenkę i... Nie trzeba mieszać? Idziemy do kuchni. Do kuchenki. Tak. Tam, tam, tam. Do kuchenki próżniowej. Mhm. Bo jak prażenie czy prużenie, to może powinna być kuchenka próżniowa. Albo... Dobrze. Próżniowa. No to teraz musimy czekać w sumie... i czekać, aż nam się to zmięknie, aż zrobi się taki mus i można to mieszać. A ile to się czeka? No, właśnie się czeka trochę. Ile? No tak z 15-20 minut. A to niedługo, ja myślałem, że za 2 godziny. Ale byśmy poczekali. No to super, to widzimy się niebawem, jak się zapruży. Zapruszy, zapróżni, nie wiem jak. Tak, mamy super uprażone jabłka, zobaczcie, więc je... Wiecie, jak pięknie pachną, naprawdę. A kolor tych jabłek to jest kolor włosów cioci Malwy. Zobaczcie, identyczne są. uprażone, tak? Uprażone włosy cioci Malwy. To teraz zabieramy się za przygotowanie blaszki i nasze ciasto bierzemy. O, zobaczcie. Ciocia nam kulnęła tutaj. Kulnęła nam ciocia Inga ciasto. Mamy to nasze ciacho. Musimy przygotować taką naszą foremkę, że troszkę możemy albo posmarować olejem. To tak właśnie możemy... Możesz odpakować to nasze ciasto. Ja chciałem rzucić jeszcze, bo to jest tak... Nie, smarujemy właśnie albo masą, albo jakimś olejem właśnie tą naszą blaszkę. Tak, żeby nam się nie poprzyklejało nic. Szybciuteńko i już jest gotowe. Nie, 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 nic tu nie robimy. Nie, nie, nie. Słuchaj, ja zaraz wszystko wytłumaczę. Posypujemy też właśnie... No. Do jabłek? Nie. Dobra, to już mamy przygotowane. A co to jest? Czym sypiesz? Tą mąką cały czas kukurydzianą właśnie, żeby nam się tak... I tak zrobimy. Ho, ho, ho. Żeby nam się dobrze przykleiło. Muszę wytrzeć te ręce z tego oleju. Ta-da. I teraz tak. Bierzemy, musimy, potrzebujemy nóż. Naprawdę to tak cały czas tak... Ja wiesz co robię z tego? Najlepiej to, bo to można właśnie... Banana, bałwana. Bałwana? Nie, ja po prostu kroję na jak takie mam go? Cienkie, bo on jest taki właśnie twardy w ciasto, kroję na takie cienkie plastry, słuchaj, rozkładam i, a jeszcze trzeba odłożyć taką 1/3 wtedy tego ciasta na wierzch. Widzę, pomysł, tyle odkładam. I musimy w tym czasie wstawić piekarnik na 180 stopni, żeby już nam się zagrzał. Jak długo? No żeby właśnie 180, żeby tak, najpierw niech się zagrzeje, a my... Wygląda to, ciocia, to wygląda naprawdę jak mango. Jak takie mango? Hmm? I tu właśnie to jest w ogóle, bo tak, można to albo jakoś rozwałkowywać, ale to jest najłatwiejszy dla mnie sposób, że po prostu rozkładamy te placki, że tak powiem, i musimy je tak ładnie uformować, też bo jeszcze po bokach musimy. Ja tutaj kroję na takie mniejsze, boki teraz dekorujemy. Musimy to naprawdę mieć na taki... Powiem, że ciocia Malwa jest naprawdę pomysłowa
w takich artystycznych rzeczach, a na boki też trzeba, że takie do góry boki, tak? Tak, bo to musi być takie właśnie, tutaj będziemy mieć te jabłka pyszne, prażone. To jest jak nie chcemy walcować, znaczy nie walcować, tylko rozwałkowywać. Rozwałkowywać. My dzisiaj mamy problemy z językiem polskim, bo walcowanie to raczej przypomina taniec, walc. Tutaj zaraz mam właśnie te kawałki. A ty robisz normalnie, jakby to był prawdziwy melon. Mhm, kroję ciasto. I ani razu po palcach. No tak, musimy, słuchaj, te wszystkie dziury musimy tutaj je... Zawyklować? Żeby... Tak, musimy je tutaj właśnie tak zrobić, żeby nie było żadnej dziurki, bo nam te jabłka wypłyną wtedy. O, widzę, że to taki wspaniały też pomysł zrobiłeś. I teraz możemy właśnie, jeszcze tu nam boki zostały. O, widzisz, to jest takie już szybkie tak naprawdę, prawda? No, widzę, że to po prostu... To idzie... To jest układanka jak puzzle. To są puzzle. Takie puzzle. Puzzle z ciasta właśnie, kukurydzianego takiego. I tego nie trzeba ponakłuwać albo coś? Nie, nic. Więc właśnie, os. Ej, no już prawie nam tutaj wyszło. Ty ciocia, jesteś niezła. A po co ta druga? Bo to będziemy na koniec, jak położymy najpierw jabłka też, to... Jeszcze przykryję? Później będziemy na tarce będziemy tak ścierać i będą takie właśnie na wierzchu takie fajne wiórki. Normalnie kosmos. Więc teraz wkładamy do piekarnika na 10 minut i za chwilę się widzimy. Ojciec Remi został wezwany do jakiegoś mega super ważnego zadania, więc jest z nami ciocia Inga. To właśnie jest z miłością, że jesteśmy czasem gdzieś wzywani. A my tymczasem zostaliśmy tutaj i dokończymy naszą szarlotkę. Pyszną. Słuchaj, taka fajna łapka do trzymania właśnie. Pacyniak kuchenny. Pacyniak kuchenny, bardzo mi się spodobał. Więc nakładamy teraz nasze jabłka. Wyjęliśmy to po 10 minutach. Więc uwaga, uwaga, nakładamy jabłka. Trzeba uważać, bo to jest bardzo gorące. Tak, to jest bardzo gorące. Rozkładamy te nasze jabłka. Ale będzie pyszna ta szarlotka. Tak, tyle jabłuszek. Jest tak dużo jabłek. To będzie pyszne. Mhm. I za chwilę jeszcze nałożymy wierzch, czyli z tej reszty naszego ciasta, które jeszcze nam zostało. O, idealnie chyba, zobacz, tych jabłek. Tak, trzeba jeszcze właśnie wszystko porozkładać. Chyba, Malwinko, poczęstujemy wszystkich ojców tą szarlotką. To będzie taka miłość na walentynki dla wszystkich ojców. Super. Ale wspaniale. To będzie taka piękna miłość. Jeszcze tu. Każdy ten rowek, żeby jabłuszka wyszły. Powiem ci, że ja się bardzo cieszę, że to jest większość jabłuszek, a mniej ciasta, bo ja takie najbardziej lubię. Ja też. Takie jak te. I można też na przykład właśnie te jeszcze na koniec później posypać jakimś cukrem pudrem, albo też czasami można taką z lodami. Albo właśnie... Na ciepło z lodami. No właśnie, o, już. Jeszcze gdzieś tutaj jeszcze. Wyczyściłaś pięknie garnuszek i teraz będziemy w jaki sposób posypywać tym kawałkiem. Pewnie będziemy go tarli. Tak. Ja tutaj wyrównam naszą alę. Ono jest teraz bardzo ciężkie, jak jest tutaj tyle jabłek, no wiesz? Właśnie. I na tym najgrubszym możemy właśnie... To tak będzie kruszonka. Kruszonka. Ja tak patrzę przez tą dziurkę, żeby trafiać na ciasto, a nie obok ciasta. W Polsce są dwa takie powiedzonka. Palce lizać, jak się coś je i to jest pyszne. Albo ślinka cieknie, jak się czeka na coś. No właśnie. Żeby spróbować. A ile to się będzie teraz piekło? Składamy do piekarnika na 45 minut. Więc i trzeba potem... będzie czekać. Potem... Miłość jest cierpliwa. No właśnie. Więc to jest przepyszne ciasto z miłością. Smaczniutkie, ale trzeba naprawdę trochę czasu na niego. Więc dlatego dzisiaj je robimy. Tak, to dzisiaj jest bardzo dobry dzień. Na kochanie przez robienie czegoś pysznego. Tak, już tutaj. Ale będzie tej kruszonki dużo. Mniom, 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 mniom. I to już jest. Koniec naszego... Czyli teraz 45 minut czekania, tak, aż się pięknie upiecze i potem... Ho, 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 ho. Ale ja wyszło! Mamy nawet gotowe, pyszne. Jaka kruszonka! Wyszło piękne i w ogóle ja już bym chciała spróbować nawet bardzo i ktoś tu wyjadł. No właśnie. Ciekawe, ja przypuszczam, kto to.
Masz takie przypuszczenia? Kto? Jeden z moich współbraci. No dobrze, ale my się podzielimy z nimi bo też. Za długo się piekło. I ktoś po prostu wy... Jać. Dobra. To zanim spróbujemy, to chyba się pomodlimy, tak jak zawsze, na koniec naszej komnaty kuchennej. I dzisiaj o to, żebyśmy umieli kochać, prawda? Żebyśmy umieli kochać. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Poprosimy o błogosławieństwo. I Panie Jezu, daj nam takie serca, żeby się pomnażały, żeby ich było cały czas dużo dla każdego. Niech Was błogosławi dobry Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. 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 Kto kroi? Ja mogę Malwa kroi, a ja przypominam o lajkowaniu. A. Słuchajcie, przesyłajcie do wszystkich, których kochacie i którzy jeszcze się powinni nauczyć kochać w komnacie kuchennej. Ona jest bardzo kruche, trzeba i to jakoś wydostać. Pamiętajcie, że można zrobić walentynkę swoim rodzicom. Tak. Pamiętaj o walentynkach, które dostaniesz od dzieci. Dobra, okej. Okay. Teraz trzeba uważać, to jest najtrudniejszy moment. No bo ja tu może... jest tyle jabłuszek pysznych. Ja bym na dwa razy tak wezmę tu. Najlepsze tutaj te jabłuszka już no widać, to damy że... najpierw ojcu Reniemu, proszę. I tu, proszę ja bardzo. Drugie dla Malwinki. Trzecie dla Nadi, czwarte dla mnie. Jeszcze cieplutkie. To jest właśnie takie cieplutkie, ale nie gorące. Uwaga, ciepło. Jak to tam złapać, żeby wyszło całe? Bardzo o, ładnie bo ci jabłuszka są ładnie. Dla Malwinki. Ładnie no. Zagotowane. Dla Nadyki. Miłość jest cierpliwa. Uwaga. O, teraz już idzie super. Super idzie. Jest łaskawa. Dobra. Dla Nadi, proszę. Ale proszę. Że nie. Dla mnie. Teraz będzie dla mnie. Miom. O, proszę, jaki kawałek. Widelczyk dla ciebie, widelczyk dla mnie. Bardzo. Gratulujemy. Ale dużo jabłuszek, pyszne. Malwinko, to są same jabłka. Z odrobiną pycha. Pycha. Jeszcze cieplutkie. Słuchajcie. Pycha, tak? Takie pyszne. Ale dobra.